Witam Was tutaj, cześć, cześć, cześć i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Triki Pomocniki Cities Skylines. No w tym wypadku to będzie typowo PlayStation 4, ewentualnie Xbox, ale raczej PlayStation 4. To jest drugi odcinek, którym Wam pomogę. Bardzo często do mnie piszecie w komentarzach, jak można wejść w tryb swobodnego chodzenia po mieście lub jeżdżenia samochodem i teraz Wam to pokażę, jak to zrobić. Jak widzicie, mam tutaj sobie taki węzeł, takie rądko i chcielibyśmy zobaczyć, co sobie jest bliska, czyli powiedzmy stać na tym przystanku wśród tego tłumu obok przystanków. Sytuacja jest bardzo prosta, pokażę Wam jak najprościej wejść. Jesteśmy w zwykłym trybie, jak widzicie, proszę bardzo, to jest mój pad i dokładnie wszystko, co widzicie, też trzeba zrobić. Po pierwsze wciskamy płytkę, to jest najważniejsze. Następnie wciskamy trójkąt i przytrzymujemy go, po czym wybieramy sobie tutaj drążkiem lewym, którą opcję chcemy wziąć. No i tak, mamy kamerę kinową. W kamerze kinowej będzie nam się pokazywało miasto z różnych ujęć, w różny sposób. Skylinesy same wybiorą, co byśmy tu chcieli zobaczyć. Ale no to akurat nas teraz nie interesuje. Ponadto możemy opcję wziąć idź. I to jest opcja, którą byśmy teraz chcieli wziąć. Wybieramy sobie teraz miejsce, gdzie byśmy chcieli. Normalnie. Klikamy sobie X i pojawiliśmy się jako ten starszy człowiek. I możemy sobie tutaj coś starszy. Wygląda. No nie wiem, jak on wygląda. I strzałkami w bok i w lewo, i w prawo możemy sobie wybierać, kim chcielibyśmy tutaj być. Jest tutaj do wyboru i do koloru już dużo różnych osób. Najważniejsze jest to, że możemy sobie tutaj tymi drążkami L i R przybliżyć i jeżeli przybliżymy na maksa, to będziemy w postaci szli, a jeżeli oddalimy sobie, to będziemy ją widzieć z trochę większej odległości. I możemy sobie w ten sposób przybliżyć i spokojnie zejść na dół na przystanek i zobaczyć, jak wygląda tłum i zrobić jakieś na przykład ciekawsze zdjęcia czy coś, popatrzeć sobie na miasto. Jedyny minus tego trybu, nie można wejść do tunelu, bo tunel istnieje tylko i wyłącznie w strukturze Skylinesów, nie można do niego wejść. Ważną rzeczą jest to, że są nawet zwierzęta, jak widzimy, i sarna potrafi skakać od razu, to jest ciekawe. Jesteśmy całkowicie niewidoczni dla pozostałych osób w grze i najważniejszy tryb, to jest mewa. Jeżeli wejdziemy sobie w mewę, możemy latać w dowolny sposób, tylko trzeba się nauczyć latać mewą. I zapomniałbym jeszcze powiedzieć ważnej rzeczy. Jeżeli wciśniemy X w trybie mewa, lecimy szybciej. Możemy go cały czas wciskać, to lecimy szybciej i oczywiście możemy wejść w taki tryb. I możemy przelatywać przez różne obiekty, wlatywać nawet w drzewa czy inne rzeczy. Natomiast jeżeli przejdziemy sobie powiedzmy w zwykły tryb, to X działa nam jako skok i można zrobić podwójny skok. Czyli raz i dwa. I można sobie tak skrywać. Wszystkie pojazdy są przezroczyste i przez nie możemy tylko przechodzić. Także niestety tak to wygląda. Dobrze. A teraz przejdźmy do drugiego trybu, który my tutaj też mamy. Kółkiem wychodzimy z tego trybu. I najważniejszy tryb, jaki chyba istnieje w grze. Niestety w nim wszystkie osoby piesze znikają z mapy, ale to chyba nie będzie dla nas duży problem. Klikamy sobie pojazd, jak widzieliście, i weźmy sobie na przykład tutaj opcję. W tym rejonie mamy pojazd i tak. Mamy do wyboru parę samochodów, którymi możemy jeździć po mieście. Od takiego tego typu taksówki, małe pojazdy, autobus, który ma bardzo dużo tej różnych opcji. Jak widzicie, on jest przezroczysty. Dobra, sobie podjedźmy do przodu. Komunikacja po kampery i inne pojazdy. My sobie wybierzmy najlepszy transport, jaki jest, to jest ten pojazd. I sobie przybliżmy, możemy sobie tak samo przybliżyć i oddalać przyciskami R2 i L2. Natomiast jeżeli sobie zejdziemy na dół, to tak, kwadratem jedziemy do tyłu lub hamujemy, to jest ważne, a krzyżykiem jedziemy do przodu. Skręcamy joystickiem L, a obracamy kamerą joystickiem R. No i jeżeli sobie przybliżymy teraz na maksa, czyli wejdziemy w tryb pojazdu, możemy sobie wjechać na ulicę. Jesteśmy oczywiście, nie jeździmy dokładnie tak jak chcemy, że możemy zjechać z drogi, możemy jeździć po chodnikach, po wszystkim. Dosłownie dowolność jest i trzeba pamiętać, że fizyka jest tutaj w 100% zachowana, czyli jeżeli zrobicie ostrego drifta, no i możecie rozwalać różne rzeczy, to też jest bardzo miłe, że możecie wjeżdżać w przeróżne rzeczy i one po prostu będą się rozlatywać. Tak samo jak tu mamy, zaraz znajdziemy sobie jakiś hydrant czy śmietnik. O, zobaczcie. Takie GTA nam tutaj zrobiło Skylinesy. Natomiast jak widzicie, fizyka jest, więc jeżeli w zły sposób wpadniecie, to możecie wylądować w ten sposób. Oczywiście najlepszy wtedy sposób, żeby wyjść normalnie, to jest wejść w autobus i później wejść z powrotem w jakiś pojazd i już spokojnie będziemy jeździć. Ale tak jak mówiłem, na przykład tym pojazdem możemy spokojnie zrobić taki drift, że się wywrócimy, ale akurat teraz Wam tego nie mogę pokazać, nie wiem czemu zupełnie. No i możemy sobie jeździć w dowolny sposób po mieście, wszędzie gdzie chcemy i dokładnie zobaczyć nasze miasto z poziomu naszego
mieszkańca. To są bardzo dwa fajne tryby, które powinniśmy koniecznie zobaczyć w naszym mieście. Jeżeli odcinek Wam się podobał i zrozumieliście, jakie świetne są Skylinesy na PlayStation 4, oczywiście to nie jest żaden sponsor, to kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco z trikami i pomocnikami, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No i najważniejsze, jeżeli macie jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć, jak się coś robi w Skylinesach, bo wiecie, że coś takiego da się zrobić, lub czegoś nie umiecie i chcielibyście, żebym Wam powiedział, to napiszcie mi w komentarzach. A ja się tym zajmę i o tym będzie kolejny odcinek. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem pokażę Wam, jak działa kamera kinowa. Cześć!